Cześć, witam serdecznie, z tej strony Bartek. Oglądasz kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, tego jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. Dzisiaj, 9 lutego 2020 roku, mamy pełnię księżyca. Mamy pełnię księżyca w znaku lwa. Po to, aby była pełnia w znaku, jakimkolwiek znaku w zasadzie, dwa ciała świetliste, jakim jest Słońce i jakim jest księżyc, muszą być w opozycji do siebie. Ponieważ obecnie jest sezon wodnika, widzimy, że Słońce jest w 20 stopniach wodnika. Moment pełni jest to moment, w którym Księżyc jest w opozycji do Słońca, czyli dokładnie w 20 stopniach Księżyca. W 20 stopniach Lwa jest Księżyc, czyli w zasadzie to daje nam pełnię. Obecny sezon wodnika, on pokazuje nam, jaki mamy potencjał. Jaka jest możliwość tego, abyśmy ewoluowali do tego, gdzie jest nasze większe, tak jakby ja, gdzie jest nasz potencjał jako ludzkości. Potencjał tego w zasadzie, dokąd zmierzamy w pewnym sensie, ponieważ wodnik jest bardzo idealistycznym archetypem. Jest archetypem tego, jak ludzie łączą się w grupy, które cechuje jakaś ideologia, która w zasadzie wywołuje zmiany w tym, co jest reprezentowany przez Saturna, czyli reprezentowany przez taką strukturę, która stanowi normę dla wszystkich i jest tak jakby tu i teraz, czyli w danej chwili. Czyli to, tym jest koziorożec. W obecny sezon i obecna pełnia, dzisiejsza pełnia, jak widzicie, księżyc jest w lwie. Czyli tutaj mamy taką dynamikę tego, gdzie jestem ja jako osoba, jako indywidualna osoba, bądź ty jako indywidualna osoba, a gdzie leży twój potencjał i gdzie leży potencjał tego, co ty możesz wnieść do takiego kolektywu. Czyli jeżeli widzimy, że ludzkość w jakiś sposób ewoluuje, zmierza do jakiegoś, w jakiś kierunek, to pełnia pokazuje nam, jak w zasadzie twoja kreatywność, którą jest księżyc w lwie, może wpłynąć na to, na kierunek, w którym zmierzamy. To również oznacza, że tutaj możemy zaobserwować podczas pełni, ponieważ zazwyczaj pełni ukazują nam naszą indywidualną taką cząstkę siebie. One ukazują coś, co nie było do tej pory zrozumiane, czyli objawiają tak jakby podświadomą dynamikę człowieka i psychologii człowieka. Czyli w obecnych dniach do momentu pełni, a także w następnym tygodniu możemy obserwować, w jaki sposób nasza własna kreatywność, czyli kreatywność każdego z nas, ta indywidualna cząstka, no po prostu ta niepowtarzalna cząstka, to w czym ktoś jest dobry, to w czym ktoś w zasadzie czerpie tak jakby, to z czego ktoś czerpie jakąś satysfakcję, czyli archetyp lwa, księżyc lwie. Jak jesteśmy w stanie tym uczuciem, tą energią nadać nowy kierunek, jakiś ewolucyjny, nam wszystkim. Czyli tutaj ta pełnia pokazuje nam, w jaki sposób każdy z nas może dołożyć się do tego, abyśmy w zasadzie byli bardziej jednością. Czyli jak indywidualna cegiełka każdego z nas może budować jakiś taki rewolucyjny pęd, który nas popcha w taką stronę ewolucji. Ponieważ tutaj chodzi o ewolucję. Dodatkowo, jeżeli spojrzysz sobie, tutaj mamy bardzo duże zagęszczenie planet w znaku koziorożca. Czyli widzimy, że mamy Ketu, Jowisz, niedawna koniunkcja Plutona, a także Saturna w znaku koziorożca. Czyli wszystkie te planety, one oddziałują jak taka czarna dziura, która w zasadzie przypomina nam o tym, gdzie jest tak jakby hamulec do ewolucji, gdzie jest ta blokada, która powoduje, że ta blokada, która stanowiona jest przez takie życie codzienne, ponieważ Saturn, koziorożec, to jest życie codzienne, codzienne regulacje, codzienne tak jakby walka o chleb, codzienna walka o chleb, codzienna walka o przetrwanie, codzienne przystosowanie się do tego, czego wymagają od nas instytucje, wymaga od nas państwo jako obywateli, czyli wszystkie te planety w znaku koziorożca, one mówią nam o tym i dają nam do zrozumienia, że jesteśmy bardzo jeszcze, ponieważ jesteśmy przytłoczeni tym, przytłoczeni taką codziennością dnia, no, który ciągnie się latami, ciągnie się przez
bardzo długi czas, ponieważ taka ciekawostka, południowy węzeł Plutona jest również w Koziorożcu od bardzo długiego czasu, dlatego ewoluujemy z takich przestarzałych już różnych przekonań, przestarzałych dynamik, które już w ogóle one nie szanują tego, kim naprawdę jesteśmy, jako ludzie teraz. Dlatego podczas tej pełni to jest dobry moment na to, aby w zasadzie spędzić ten czas na jakieś takie działania, które w pewnym sensie są skierowane na zabawę, czyli księżyc w znaku lwa, na taką zabawę, na kreatywność, na obudzenie w sobie takiej wewnętrznej niewinności, wewnętrznego dziecka, które bawi się, które jest w zasadzie w parze razem z naszą taką tożsamością, tego kim naprawdę jesteśmy. Ponieważ dodatkowo chciałbym pokazać Wam w ogóle, co znaczy w ewolucji człowieka, także w indywidualnym horoskopie, co oznacza kwadratura do węzła księżycowego. Ponieważ ta pełnia, podczas tej pełni w zasadzie, będzie, tak jak widzicie tutaj, Wenus i Chiron, one są w koniunkcji w znaku barana. Ta koniunkcja Wenus i Chirona, ona jest tak jakby scalona, archetypy dwa wtedy, Wenus, a także i Chirona, bierze się razem. Czyli one wzajemnie na siebie oddziałują. Jak widzicie, Chiron, a także Wenus, one są w koniunkcji balsamicznej, czyli mamy tutaj kwadraturę do węzła księżycowego. Węzeł księżycowy sam w sobie, on oznacza, jak ewoluujemy z tego, co w zasadzie stanowi naszą strefę komfortu, czyli południowy węzeł księżycowy w Koziorożcu. To jest nasza strefa komfortu. Zmierzamy w stronę i musimy zaaplikować lekcję archetypu raka w to. Czyli jeżeli społeczeństwo wymaga od nas tego, że musimy na przykład wykonywać jakąś profesję i nie czujemy się z tym ok, nie czujemy własnej tożsamości z tym, jaką na przykład pracę wykonujemy, co wtedy się dzieje? Wtedy tkwimy w strefie komfortu, ponieważ jest to w pewnym sensie taka narzucona strefa komfortu, ponieważ tak jak mówiłem, że ten grawitacyjne przyciąganie do tego, co było, tego, jak zawsze radziliśmy sobie z życiem, jest tak silne, że ciężko znaleźć w tym swoją własną osobowość, odzwierciedlenie tego, tej własnej cząstki ja, czyli w zasadzie widzimy tutaj północnego węzła księżycowego w raku. Czyli mamy kwadraturę do węzła księżycowego. Kwadratura jakakolwiek do węzła księżycowego oznacza dynamikę ominiętego kroku w ewolucji, ponieważ kwadratura sama w sobie jest aspektem, który jest stresujący. Jest jednym z najbardziej stresujących aspektów. Czyli istnieje możliwość tego w zasadzie, że zostaną nas obudzone teraz takie pokłady energetyczne, które wymagają jakiegoś uleczenia. Ponieważ Chiron wraz z koniunkcji balsamicznej do Wenus oznacza również naszą relację wewnętrzną z samym sobą, a także to, jaką mamy relację z samym sobą i przyciąga do nas ludzi, którzy odzwierciedlają naszą relację. Dlatego podczas tej pełni warto mieć oczy szeroko otwarte na to, jakie osoby pojawiają się przez następny tydzień w Twoim życiu, ponieważ są to osoby, które mogą w pewnym sensie obudzić Twoją strefę komfortu, którą jest naszą strefę, kolektywną strefę komfortu, którą w zasadzie jest obecnie tak bardzo oblegowany archetyp koziorożca. Chiron, a także Wenus w znaku barana władane są przez Marsa. A gdzie jest Mars? Widzicie, Mars jest obecnie w 25 stopniu strzelca. Czyli widzimy, w jaki sposób, jak silna jest teraz energia działania, ponieważ Wenus, Chiron są w znaku barana, w znaku ognistym, a także sama pełnia księżyca obecnie jest w znaku ognistym. Widzimy, że jeżeli teraz chcielibyśmy odrzucić nasze takie społeczne przystosowanie, odrzucić społeczne oprogramowanie tego, jak nas nauczono tego, żeby żyć w społeczeństwie, to jest dobry moment, aby zaobserwować teraz, gdzie jest Twój Chiron, czyli gdzie jest to, co powoduje, że nie możemy odłączyć się od takiego społecznego
mętliku, od tego, co nam wmawia społeczeństwo, ponieważ społeczeństwo często wmawia nam, że no po prostu no musimy być tacy i musimy się przystosować. I nieważne, czy szanujemy swoją własną osobowość, swoją własną tożsamość. Widzicie, tutaj mamy północny węzeł księżycowy w raku. Niezależnie od tego, musimy przystosować się do praw, jakie są w społeczeństwie. Czyli sama kwadratura Wenus i Chirona w baranie, która oznacza ominięty krok ewolucji, oznacza, że po prostu musimy zaobserwować, czy aby nie, na, nie czy aby za bardzo nie podlegamy takim normom społecznym, które w zasadzie wyznaczają sukces. Ponieważ społeczeństwo zmienia się, natura w zasadzie sukcesu, jaka jest wyznaczana przez społeczeństwo, będzie zmieniała się. Dodatkowo, to nijak idzie z tym, gdzie jest Twoja własna ewolucja duchowa. Czyli to, jak Ty widzisz sukces, jest zupełnie uniezależnione od tego, czym jest sukces społeczny. Czyli tutaj mogą gryźć się takie rzeczy, że na przykład jeżeli społeczeństwo uznaje, że sukces to jest posiadanie pieniędzy, co jeżeli Ty na przykład nie jest Ci dane tak jakby, żeby być osobą, która jest na przykład zamożna z jakiegoś powodu ewolucyjnego, może spowodowałoby to nieszczęście w Twoim życiu. Czyli tutaj musimy zastanowić się, gdzie jest teraz nasza indywidualna ścieżka, czyli baran, indywidualna ścieżka każdego z nas do tego, aby żyć pełnią życia, do tego, aby czuć się bezpiecznie w tym, jak żyjemy codziennie, dzień po dniu. Czyli widzicie, ta sama pełnia, czyli pełnia w znaku lwa. Widzicie, lew jest znakiem, który odpowiada za naszą no, taką strukturę świadomości, w której stawiamy się na samym czubku ważności. To jest bardzo dobry moment do tego, abyśmy zaczęli bardziej dbać o siebie, niezależnie od tego w zasadzie, co jest społecznie przyjęte za normę, jakie są wyznaczane, jaka jest norm, jak wyznaczana jest norma społeczna. Widzicie, jak to działa. Cały ten mętlik, który się tutaj dzieje w Koziorożcu, on powoduje, że nasza indywidualność zostaje przyćmiona, czyli on w zasadzie w pewnym sensie przyciąga nas z powrotem. Nie daje nam tego, abyśmy się mogli indywidualizować, ponieważ indywidualizacja nas, człowieka, ona następuje wtedy, kiedy zaczynamy zauważać, ej, okej, społeczeństwo jest okej, ja nie identyfikuję się społeczeństwem, ja jestem indywidualnością, która może decydować, w jaki sposób będzie ingerowała się w sprawy społeczne. Czyli dzięki tej pełni po prostu obserwujmy, jakie są nasze silne strony, jakie są nasze silne, nazwijmy to supermoce, które pochodzą z archetypu lwa. I w momencie, gdy uwierzymy w to, w momencie, gdy jesteśmy w stanie zaobserwować naszą taką małą cząstkę, która jest okej wraz z nami, samymi, takie coś, co wiemy, że jest nasze i nikt tego nie posiada. Dzięki tej pełni teraz możemy włączyć się w to, aby w zasadzie pomóc innym, a także obudzić innych w zasadzie do tego, żeby oni włączyli się świadomie do tego, w jaki sposób poprawiają swoją osobowością, swoim bytem, swoim życiem społeczność. Widzicie? Dlatego pełnia jest w zasadzie w znaku lwa. I dlatego mamy tutaj również Urana, który, widzicie, jest w znaku byka. Wodnik i Uran to jest jeden archetyp. Czyli zaznaczę tutaj Urana. Uran jest włada wodnikiem. Obecnie Uran przechodzi przez znak byka. Możecie sobie obejrzeć filmik na ten temat, co oznacza ten tranzyt Urana w znaku byka. Ale pokrótce oznacza to, że obudzą się w nas wartości, które są razem z tym, jak w zasadzie są to wartości, które są w parze z tym, co służy Ziemi i służy ewolucji, ponieważ Uran odpowiada za indywidualizację. W momencie, gdy tranzytuje, widzicie, przez znak barana, on oznacza za indywidualizację, ale w parze z tym, co naturalne, w tym, co reprezentuje przyroda. Nie bez powodu mamy kwadraturę teraz Wenus i Chirona w znaku barana. To jest taki ostatni dzwonek,
Znaczy będzie, oczywiście zawsze mamy możliwość obudzenia się, ale to pokazuje nam, że w zasadzie każdy z nas jest w stanie uleczyć to, jak społeczeństwo wpływa na ciebie. Jesteśmy również w stanie pokazać innym, że na naszym własnym przykładzie, księżyc wie, na naszym własnym przykładzie tego, jak czerpiemy przyjemność i szczęście z naszego własnego życia, możemy pokazać innym, że oni też to mogą zrobić. Mam nadzieję, że jakąś wiadomość z tego dostałeś. To był mój taki przekaz, który w zasadzie teraz jakoś tak spontanicznie chciałem Wam przekazać. Jeżeli chcecie więcej takich aktualizacji na temat tego, w zasadzie co dzieje się obecnie na niebie, takich na żywo, że tak powiem, interpretacji, piszcie śmiało w komentarzach. Ja zastanawiałem się długi czas nad tym, czy to w zasadzie robić. Możliwe, że ta pełnia obudzi to we mnie samym w jakiś sposób i dodatkowo, no mam nadzieję, że w jakiś sposób po prostu jakoś to pomoże również mi obudzić się i robić takie wszystkie rzeczy na live, ponieważ ja jestem raczej osobą, która lubi izolację, lubi w zasadzie być, no tak samotnie spędzać czas. Nie zawsze lubię odkrywać się na zewnątrz, co może faktycznie gryźć się z tym, co ja robię. Dlatego, jeżeli chcesz dalej, abym nagrywał takie rzeczy, na przykład następną pełnię, a może nawet horoskopy związane z tym, co dzieje się obecnie w danym miesiącu, pisz w komentarzach, jeżeli jesteś zainteresowany konsultacją albo masz jakiekolwiek inne pytanie, chciałbyś podzielić się tym, co obecnie zaobserwowałeś, bądź co do momentu, kiedy ta pełnia w zasadzie dochodziła do swojej pełności, a także może kilka dni w następnym tygodniu, śmiało napisz to w komentarzu, a razem będziemy w stanie nauczyć się tego, w jaki sposób astrologia może obrazować zmiany, które zachodzą w naszym życiu. Dziękuję Ci serdecznie, pozdrawiam. Thank you.